tegoroczna Wielkanoc jest zupełnie innym czasem świętowania niż dotychczas, choć już po raz drugi będziemy obchodzić święta Zmartwychwstania Chrystusa w sytuacji pandemii. Jesteśmy bogatsi o nasze wcześniejsze doświadczenia i na pewno też pod tym względem duchowego wejścia w ten czas, w te wydarzenia, jesteśmy już lepiej uposażeni, lepiej wiemy, co zrobić i jak się zachowywać. Ale tak jak wszyscy doświadczamy tego, widzimy teraz, że wzrost tych zachorowań jest bardzo znaczący i bardzo zobowiązujący dla nas wszystkich. Dlatego też te obostrzenia po raz kolejny spowodują, że będziemy pozostawali w naszych domach. I to pytanie, które jest dla nas wszystkich bardzo ważne. Z jednej strony największe wydarzenia wiary chrześcijan, katolików, święto Zmartwychwstania Pana Jezusa, a z drugiej strony konieczność pozostania w naszych domach. To jest czas na pewno, który jest wielką szansą dla nas. Nie jest to czas, który jest jakąś przegraną czy porażką. Powinniśmy się w nim odnaleźć i to mądrze odnaleźć, rezygnując z pewnych schematów, za zgodą oczywiście Kościoła, który pozwala na to, aby w tych wyjątkowych momentach pozostawać w domu i uczestniczyć w liturgii za pośrednictwem środków przekazu, czy to telewizji, czy internetu. I na pewno ta nowa postawa, nowa jakość naszego zachowania powinna być mądrze i dobrze obecna. Zwłaszcza na pewno ten czas zachęci nas do tego, abyśmy zwrócili uwagę na to, co najważniejsze, to, co jest tradycją, to, co jest otoczką tych świąt, bardzo piękną i bardzo ważną, akurat w tym czasie musimy pozostawić. I to wymusi już na nas, zachęci do tego, abyśmy skoncentrowali naszą uwagę, naszą duchową energię też na tym, co najważniejsze, więc na samym Jezusie Chrystusie, na Jego śmierci, cierpieniu, na Jego potem zmartwychwstaniu, aby ta nasza relacja stała się bardziej osobista i bardziej ożywiona, bardziej zaangażowana w tym kontakcie ja i Chrystus. Tutaj obecność wspólnoty nie będzie fizyczna, bo nie wejdziemy masowo do kościołów, nie wejdziemy masowo na te momenty święconki, będziemy starali się zachowywać te obostrzenia i w związku z tym właśnie to my sami powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby nasze serca, aby nasza też nasza duchowość weszła bezpośrednio blisko samego Jezusa Chrystusa. I na pewno właśnie i telewizja, i internet, ale też każdy katolik wie o tym, co buduje życie duchowe i co pozwala mu tak naprawdę świętować, może w tych dniach korzystać z tych form, z tych sposobów. Tymi formami takimi ważnymi jest na pewno lektura Pisma Świętego, na pewno jest osobista modlitwa, medytacja. Na pewno ważne jest, aby praktykować miłość, bo to jest najważniejsze przesłanie też tych świąt, abyśmy byli jednością, abyśmy byli miłością, abyśmy żyli w tej miłości i w zgodzie, no i w domach, i ta miłość na pewno też jak nigdy dotąd będzie mogła się w tych dniach stać realna i obecna, bo czyż nie jest miłością taką miłością piękną i najwartościowszą, kiedy my szanujemy zdrowie i bezpieczeństwo innych, kiedy mimo chęci, mimo tych tradycji pozostaniemy w naszych domach i będziemy chcieli być sercem z Jezusem, ale też będziemy szanowali innych, aby nie rozprzestrzeniał się wirus. To na pewno będzie ta nowa sytuacja miłości, którą też możemy pokazać i możemy ją uruchomić, możemy sprawić, że ta miłość stanie się obecna. Tak więc te święta są wielką szansą dla nas, nową okolicznością przeżywania świąt Zmartwychwstania i na pewno bądźmy pewni, że Pan Jezus tak samo może zmartwychwstać w naszych sercach, w naszym życiu, jak dotychczas w czasach pozapandemicznych i tak wiele przecież zależy, jak nie wszystko w tym wypadku zależy od nas, abyśmy nie nosili w sobie jakiegoś niepotrzebnego, złego napięcia, niezadowolenia,
zgorzknienia, czy może jakieś obrazy, czy gniewu może na tych, którzy wydają decyzje i chronią nasze zdrowie, abyśmy byli w sercu wolni, abyśmy w tym wolnym sercu spotkali Zmartwychwstałego. I tego na pewno chcielibyśmy wszystkim chrześcijanom, katolikom życzyć, żeby w wolnym od wszelkiego zła sercu spotkali Zmartwychwstałego Jezusa, który da radość i zdrowie i siłę i wszystkie łaski.